Dziękuję waszemu trenerowi na Jana Kolejowego. Jestem szczęśliwy, bo kolejny raz w swoim filmie Babson Gold Team, gdzie głównym trenerem, mistrzem jest Mariusz Linke i to właśnie on dzisiaj odwiedza ją, to właśnie on wtajemnicza nas dzisiaj w techniki jiu-jitsu. Kładę mu nogę, tak? I w momencie, kiedy łapię, wychodzę do dźwigni, tak? Jeszcze raz. Zobaczcie, raz, kontrola, noga. Jeżeli złapię, zapinam trójkąt nogami na jego tricepsie i powolutku wychodzę tutaj do dźwigni, tak? Mariusz Linke jest przede wszystkim zawodnikiem jiu-jitsu, mistrzem, trenerem, jest aktualnym mistrzem świata, jest mistrzem Europy, no, jest legendą, jest żywą legendą, naprawdę żywą legendą. Moją ideą rozwoju klubów jest Gold Teamów w Polsce jest taka, że ja chcę uczestniczyć w rozwoju, chcę znać tych wszystkich zawodników, mieć z nimi kontakt, patrzeć jak oni się rozwijają. No i właśnie dlatego przyjechałem tutaj do Sławka i jego zawodników. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i nie będę, słuchajcie, tutaj wam ściemniał i gadał, że przyjechałem, wiecie, porozmawiać z Mariuszem, porobić ze Sławkiem. Nie, przyjechałem się coś od niego nauczyć, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, słuchajcie, moim zdaniem, żeby ta rodzina jiu-jitsu, wielka rodzina jiu-jitsu, którą my oczywiście jesteśmy, żeby się trzymała razem, szanowała i żeby zawsze trenowała razem i żeby się uczyła wszystkiego od siebie. Przede wszystkim Mariusz to jest mój serdeczny przyjaciel, z którym się przyjaźnię już paręnaście lat. No i też uważam, że to jest człowiek, który propagował jiu-jitsu brazylijskie w Polsce. No i człowiek, od którego można bardzo dużo się nauczyć, więc jeżeli ja z Wrocławia mam 60-70 kilometrów, i mój przyjaciel jest i daje tutaj seminarium, no to ja muszę być i chcę robić z nim jakieś techniki, chcę się od niego czegoś nauczyć. Pozycja, złapuje, ściąga, odbija się, kontrola i sport jest dla mnie moim życiem. Nie wyobrażam sobie swojego życia bez sportu, bez polepszania samego siebie. Akurat brazylijskie jiu-jitsu, judo brazylijskie jiu-jitsu, bo to jest dla mnie jedna droga. Ja myślę, że się do tego urodziłem. Mówię, Pan Bóg stworzył różnych ludzi do różnych rzeczy. I fajnie jest, jeżeli umiemy odkryć to, do czego zostaliśmy stworzeni. Ja dzięki Bogu właśnie odkryłem to, dzięki moim rodzicom, którzy mnie zaprowadzili. Okazało się, że to jest to, co chcę robić. I to robię, no i dzielę się ze swoją wiedzą z młodszymi zawodnikami, czy nawet czasami ze starszymi, ale z zawodnikami, którzy chcą mnie słuchać i fajnie, cieszę się z tego. Chwilą, gdy pojawia się mistrz i docenia swoich zawodników, nominuje ich, dzisiaj takie nominacje było, no to jest wyróżnienie, to jest taka motywacja do dalszych treningów, no na pewno jakaś satysfakcja dla zawodników, że ich mistrz to ocenia, a uhonorowanie z rąk mistrza tej rangi to jest naprawdę coś wyjątkowego. Nie? Czekaj, Gulik, na ciebie widziałem. Nie widziałem, jak to się...